LuxPaw Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń. Mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywoł 36A, Morzywoł, małpa luxpaw.com.pl. Telefon 797-355-341. Yeah.
cię wszystkie, mocnym zawrzeć mógł uściskiem. Boże, ty być w śpiącej fali, jedną noc ocalił. A w radiołzach ja tonę bym Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi: mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakłopotany pytam nieśmiało, a oni głucho i wargą suchą mówią: zabrakło na całą. Bilą mu blaszkę, daję na flaszkę. Znam ich, z tematu nie zbaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy Jaracza. A oni szczerzą gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate mówią mi, a te neon jest piękny teatr. A oni mówią: wiesz pan dlaczego? Teatr ogólnie jest piękny. Bo teatr to jest śmiech kolego. Bo teatr to jest też płacz kolego. I teatr, bo teatr to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli w alkoholowym na dobrej. Oczka nieduże i w gębie żużel łyknął i bluzgnął: niedobre. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty. Na śmiech cholera, na płacz cholera. Po raz 14 spotykamy się, żeby posłuchać poezji w piosence. No, na dzisiejszy konkurs, koncert przyjechało 15 wykonawców. Było przewidzianych więcej, zgłosiło się trochę więcej osób. Niestety z przyczyn obiektywnych, chyba pogodowych, trochę osób nie dojechało. Natomiast ci, którzy dojechali, reprezentują właściwie całą Polskę. Bo byli reprezentanci i Poznania, i Gniezna, Białegostoku, Krakowa, nawet Ustronia. No, ten konkurs ma taką genezę, że grana jest i śpiewana muzyka na żywo, więc wszyscy wykonawcy, którzy pojawiają się tutaj na scenie, muszą wystąpić z akompaniamentem żywym, więc z towarzyszeniem instrumentu, czy to gitara, czy pianino. No, jest to niewątpliwie dodatkową atrakcją, no bo zupełnie inaczej odbiera się muzykę graną i śpiewaną na żywo. Także jesteśmy już po przesłuchaniach, czekamy z niecierpliwością na werdykt jury, który mam nadzieję będzie sprawiedliwy. No i czekamy na kolejne edycje tego festiwalu, bo on się rozwija. To już 14. edycja, która w tym roku się odbyła. No właśnie, a pamięta pan, jak wyglądał ten pierwszy przegląd? Jak to się w ogóle urodziło? No to było dosyć dawno. Co prawda ja jeszcze tutaj nie piastowałem tej funkcji dyrektora Domu Kultury, więc trochę ze słyszenia, ale w kilku miałem okazję uczestniczyć i wspominam je bardzo dobrze, ponieważ zawsze towarzyszył tym koncertom wysoki poziom.
No, jest to taka piosenka zaangażowana, z dobrymi kompozycjami, z dobrym tekstem przede wszystkim. Także słucha się tego bardzo dobrze i niektórzy z wykonawców naprawdę reprezentują już wysoki poziom. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru. Nagła, smutku kotwica, z niewidzialnego jabłku, katedra ją włowiła, sklepienia sieć wysoko. Jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na wprost oko, jaskółka błyskawica w kościele. Pierwsze to trzeba się odciąć od oryginałów, żeby nie mieć takiego stuprocentowego porównania. Kilka błędów na pewno pojawiło się chociażby w samych informacjach dotyczących poszczególnych utworów. Wolność Marka, niepewność Marka Grechuty to nie słowa Marka Grechuty, tylko jego muzyka, słowa Adama Mickiewicza. A to są takie nieścisłości, na które pewnie mało kto zwrócił uwagę. A co jest brane pod uwagę? No przede wszystkim czystość wykonania, pewność tej swojej prezentacji na scenie, no i własna interpretacja. Tu są utwory tych, których znamy w oryginale, chociaż pojawiło się kilka utworów, kilka kompozycji specjalnie napisanych właśnie na ten przegląd i to też trzeba brać pod uwagę. Co jeszcze wynika? Jedna rzecz, każdy, kto tu się pojawia, jak poezja, to musi być taka krówka ciągutka. Wcale nie, poezja nie musi być taka smutna. Wystarczy, że odpowiednio się ją zaaranżuje i świetnie wykona. Z taką energią, aż się wtedy da słuchać. Dla siebie los nas stworzył dwoje, lecz nas rozdzielił traw żywota. Żyjemy jedno w snach o sobie, gdzieś na wyżynach ponad światem.
cię kochamy, bladzi niemi, oczarowani przez cisz duszę, jak jeszcze nigdy się na ziemi dwie ludzkie nie kochały dusze. Niechaj ten smutny wieczny siła przepoi istność naszą całą, by miłość bólem nagrodziła to, czego szczęście nam nie dało. Różczyznym kwieciem niewieńczone leczne łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo, po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Różczyznym kwieciem niewieńczone leczne łzy wyższe i dumniejsze sięgają w niebo, po koronę gwiazd serca nasze nietutejsze. Abyśmy był początek tej muzycznej przygody po świecie poezji w piosence, to i teraz musi być koniec. Dopłynęliśmy jakoś do brzegu. Dzięki Państwu. Panie dyrektorze, zapraszam serdecznie. Żeby nie było, że Pan stoi z boku, nie potrafi śpiewać. Bo śpiewać każdy może. Tak jak i tańczyć, trochę lepiej, trochę gorzej. Panie burmistrzu, jak się Panu podobało? Zacznę od takiego pytania standardowego. Tutaj młodzież niech uważnie słucha. Pytanie jest trochę retoryczne. Ja od 14 lat jestem panem tego przeglądu. Od kiedy Roman 10 lat wymyślił taką formułę. Ale jest tutaj Roman? Jest. Aha, no to pozdrawiam Romana. Bo to był jego pomysł. Być może to jest sprawa pokoleniowa, ale uwielbiam te piosenki, które niosą warstwie muzycznej spokój, czasem budzą refleksje, ale które tak naprawdę są tłem dla genialnych tekstów i takich w polskiej muzyce, w polskiej piosence nie brakuje. Dzisiaj mieliśmy bardzo dużo takich przykładów piosenek, które czasem znamy, czasem już powoli zapominamy, ale które rzeczywiście fantastycznie łączą te dwie cechy. Genialny tekst, świetną muzykę. A dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, że są też bardzo świeże, bardzo nowatorskie aranżacje i wykonania. To oznacza, że tego rodzaju muzyka się broni, że wciąż przemawia i z tego można się tylko cieszyć. A jeżeli goście, którzy do nas przyjechali z różnych stron Polski, trafili ten punkt na mapie, wiedzieli, gdzie to jest, to mogę się tylko cieszyć, że z punktu widzenia tego rodzaju sztuki końskie stało się miejscem rozpoznawalnym. To myślę, że to jest dobry punkt odniesienia, że to jest dobra konotacja. Cieszę się. Wyróżnienia. Nina Kumorek. Brawo, Nika. Gratulacje. Daria Sawczuk. Kolejne wyróżnienie. Zosia Giełłani. Daria Sawczuk. Krąg jak kamień. Za bardzo dobrą interpretację
szybką znajomość języka polskiego, znakomitą dykcję. Gratuluję. To jeszcze jak powiesz w Szczebrzeszynie, chrząż brzmi w trzcinie. Nie skupię. Jeszcze jedno wyróżnienie. Olek Koczorowski. Mam nadzieję, że Aleksander się nie obraził, będzie Olek. Jak zaśpiewałeś Alkoholicy z mojej ulicy, to widziałem, że niektórzy panowie tak na foteliku do dołu. A to może była moja dawna interpretacja. No i teraz te trzy miejsca finałowe. Miejsce trzecie. Paulina Świątek. Miałem dzisiaj pojechać sobie ekspresową siódemką do Krakowa na Rakowicką, póki jeszcze można wjeżdżać bez zgody władz. Ale jak pomyślałem o tej lodówce, to wolę zostać u siebie. No dobra. Miejsce trzecie. Duże brawa. Miejsce drugie. Jagoda Szczegielniak. Marcin Kapelusz, gitara, wróbel. I miejsce pierwsze. Państwo gotowi? To będzie tak, ja powiem 10, a potem wy 9, dobrze? 10. To nie jest żałoba jakaś. 4, 3, 2, 1. Duet Szpetni! Brawo! Dawid, to... No i teraz pytanie jest od fanek duetu Szpetni. Który jest Szpetny, Dawid czy Filip? To widać. Nie wiem, który bardziej, ale nazwa, no skąd się wzięła, można na nas popatrzeć i już wszystko wiadomo. Bardzo Państwu dziękujemy. Mogę jeszcze dwa zdania. To chciałem powiedzieć, że bardzo dziękujemy za tak przyjemny czas tutaj i to było niesamowite doświadczenie. Bardzo, bardzo dziękuję. Myślałem sobie już, że mnie jakiś szał ogarnie, bo to wyszło tak koszmarnie, że ani rusz, ani naprzód, ani wstecz, tylko schować się do szafy, bo jak wypchnąć z takiej gafy, to potworna rzecz. Zaprosiłem ich na party, nie w tym celu, żeby im robić na złość jakieś żarty w stylu bardzo złym. Zaprosiłem 8 osób i szatański jakiś traf to wykręcił w taki sposób, bo był Jaś, Fela, Miś, Dzitka, Staś, Hela, Ryś, Litka i wypadło 8 gaw, bo Litka była pierwszą żoną Jasia, a Hela była pierwszą żoną Stasia, a Dzitka była trzecią żoną Misia, a Hela była pierwszą żoną Rysia, a drugą żoną Stasia była Hela, a drugą żoną Misia była Dzitka, a drugą żoną Jasia była Hela, a drugą żoną Stasia była Litka. Nic nie wiedziałem, dopiero teraz wiem, ale rzecz cała jeszcze nie w tym. Spojrzeli się po sobie i od razu oczy w słup
zrobiło się jak w grobie, każdy zdał jak trochę. Krew im odeszła z nic, przestali wprost oddychać. Jej zapytał się, co słychać? Pela rzekła, nic. Ktoś bąknął, widząc mnie i te cztery blade damy. My się chyba wszyscy znamy. Ryś powiedział, nie. Pomyślałem w jednej chwili, no bo nie wiedziałem, o co szło, że się zaraz będą bili wszyscy. Jaś, Bela, Miś, Dzitka, Staś, Hela, Ryś, Litka. Bo najgorsze było to, że Litka była trzecią żoną Stasia, a trzecią żoną Misia była Hela, a trzecią żoną Rysia była Dzitka, a trzecią żoną Stasia była Bela. A Felę właśnie rzucił Jaś dla Dzitki. A Dzitka, choć jest dzisiaj żoną Misia, podobno wciąż zazdrosna jest o Rysia, więc Fela z Dzitką nienawidzą Litki. I każdy siedział zły i lodowaty. I komplikacja była niebosiężna, bo każdy z każdą był już raz żonaty. I każda z każdym była raz za mężem. Patrzę na osiem, na poruszony pęd. Ale to nic, proszę państwa, to dopiero wstęp. Pomyślałem do złej gry, trzeba robić dobre minki. Proponuję jakieś drinki, prędko raz, dwa, trzy. Najpierw koktajl, potem gin, potem whisky znów bez wody, żeby tylko pękły lody i poznaję z min, że już nastrój towarzyski, że już uśmiechają się, no to znowu gin i whisky, no, poratować chcę. Gdy jest taka sytuacja, no to zrób, rozlewam im. Nagle nowa komplikacja, nagle Jaś, Fela, Miś, Dzitka, Staś, Hela, Ryś, Litka. Zapomnieli, kto jest z kim. Czy Litka jest obecnie żoną Jasia? Czy Fela jest za Misiem czy za Rysiem? No bo Hela mówi, ja pamiętam Stasia, tylko nie wiem, czy po Jasiu, czy przed Misiem. O 11 każdy był wstawiony, wypili whisky i gin za gnosturą. Jest czterech mężów, siedzą cztery żony i każdy z każdą tylko który z którą. Wypili bruder, szafki wciąż nie wiedzą i radzą, jak rozwiązać komplikacje, no. Ołówki dałem im i teraz siedzą. Próbują robić wszystkie możliwe permutacje. Jest piąta i nie wyszło nic nikomu. A jeszcze nowe kombinacji mnóstwo, no. Nie mogą ani rusz pójść spać do domu, bo z cudzą żoną spać to cudzołóstwo. Ja znam te panie, tu każdy o nich wie, że z nimi żadne takie coś, o nie. Rozwód rzecz ludzka, życiowy wynik prób, ale przed spaniem koniecznie ślub.